Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy tutaj na locie, dokładnie będziemy obserwować przylot gołębi. I to jesteśmy tego pewni u kolegów Stanisława i Jacka Struzików z miejscowości Malbork. Koledzy lotują tutaj właśnie w Malborku. Jest tutaj sekcja, a i oddział o numerze 065. Oddział liczy około 80 hodowców, a prezesem tutaj sekcji w Malborku jest właśnie kolega Jacek. Coś więcej może o hodowli, o tym, ile gołębi mają, jak od ilu lat lotują tutaj właśnie wspólnie z tatą, powie nam kolega Jacek. Ale te pokażmy jeszcze tutaj, przyszli odwiedzić, bo na lot kibice. Tutaj kolega przedstawi się może. Jerzy Roczyński. Kolega też jest hodowcą? Tak. Tak, właśnie w tym samym oddziale. Tak. No i tutaj, jak się nazywa, jest też wyrodna taka owca z rodziny, która nie hoduje, że tak powiem, gołębi, ale kibicuje. To jest brat tutaj, Jarek, tak? Tak. Dobrze mówię, ale kibicować zawsze chętnie tak, przychodzi. Tak. Widzimy. Także kolega Jacek może coś więcej, a może kolega Stanisław, jak zaczęli hodować i ile gołębi mają i jak to im się współpraca tutaj między ojcem i synem układa. Proszę bardzo, kto zacznie? Jeżeli chodzi o mnie, no to do związku wstąpiłem, oczywiście witam kolegów wszystkich, do związku wstąpiłem w 1982 roku i początek, jak to bywa, był bardzo trudny, bo to gołębie były nabywane z różnych hodowli, hodowle były słabsze jak dzisiaj oczywiście i tak można powiedzieć, trwało to może 2-3 lata, dało się na lot i gołębnik pusty. No i zdecydowałem od hodowcy Niemczyka, który lotował w oddziale Malbork, był bardzo dobrym hodowcą, wziąłem 30 sztuk młodych, no i okazał się zakup bardzo dobry. W następnym roku byłem już mistrzem na gołębiach młodych i za 2 lata byłem mistrzem gołębi dorosłych. No i tak zaczęła się, można powiedzieć, ta dobra pasa naszej hodowli, już od tamtego czasu zawsze jesteśmy w czołówce, a teraz obecnie, no to lecimy, można powiedzieć, bardzo dobrze. Sezon najlepszy, jeżeli jaki mieliśmy, był 2011 rok, mieliśmy najlepszy zespół lotników w Polsce i byliśmy mistrzami okręgu w kategoriach, w kategorii, można powiedzieć, GMP, jeszcze wicemistrzem w kategorii A, wicemistrzem w C i w D mistrzem. I w D byliśmy też mistrzem. I do tej pory, jeżeli chodzi o mnie, no to pasję tą złapał jeszcze syn Jacek, bo ja. Tu właśnie widzimy niestety syna Jacka. Tak. Wtedy 30 lat temu też pomagał koledze, czy nie? 30 lat temu można powiedzieć, że no pomagał. Oczywiście, że pomagał, bo jakby nie pomagał, to by nie złapał tego bakcyla. Aha, ale od początku, od dzieciństwa się interesował? Od dzieciństwa. Rozumiem. Jeżeli chodzi o drugiego syna, no to niestety nie. Także tak powiedzieliśmy. Albo stety. Albo stety. Właśnie. Rozumiem. Obecnie tutaj kolega Stanisław tutaj jest, że tak powiem, głównym tam w hodowli, tak? Ale tutaj też pomaga Jacek, który też jest przy okazji prezesem tutaj sekcji Malbork. To może powiedzmy tutaj o oddziale Malbork więcej troszeczkę jeszcze i o sekcji powie nam kolega Jacek, proszę bardzo. No cóż tutaj, jeżeli chodzi o sekcję, teraz mamy lot akurat Świnoujście, jest to lot z odległości około 314 km jest do nas. Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5:30 rano, także gdzieś tam około 4 godzin myślę, że będzie można się spodziewać przylotu pierwszych gołębi. Na lot wkładało 1819, tak? 1800, oddział? Około, tak, oddział sobie wkładał około 1819 gołębi. Sekcja nasza Malbork wkładała 543 sztuki. Także. A ilu hodowców w sekcji Malbork jest? W sekcji jest 22 hodowców. A w całym oddziale jest około 80. A jakie jeszcze sekcje są tutaj? Sekcja Mleczewo, sekcja Dzierzgoń i sekcja Gronowo-Elbląskie. A ile, jak się nazywa, tych gołębi tutaj zaczynaliście jako ta sekcja, te 80 hodowców, znaczy nie sekcja, oddział hodowców tutaj, wszystkie gołębi na początku? Pierwszy lot, tak? Tak. Na pierwszy lot poszło w granicach 3800 było? Czy 300? Tak, było w tych granicach. Około tego gdzieś. No. Czyli teraz połowę gołębi praktycznie została, tak? Jeżeli tak można powiedzieć. Bo tutaj 3800, tak dobrze kojarzę, tak. Tutaj rozmawialiśmy. Pierwszy lot był, teraz 1800, no niestety, były dwa loty ciężkie. Cięższe, Świnoujście drugie, to był piąty lot z rzędu. Okazało się takim cięższym lotem. Później był lot szósty, Lubeka, 540 km.
też lot okazał się jeszcze cięższy od Świnoujścia, no i niestety było troszeczkę strat tego wszystkiego. Loty zostały troszeczkę to wszystko poprzekładane, zaczęło się takie troszeczkę plątanie z tymi lotami, ale już jesteśmy na prostej, loty są w zasadzie wyprowadzone. Ostatnie dwa loty, warunki były sprzyjające, dzisiaj też mamy warunki, można powiedzieć, idealne do lotu dla gołębi, także strat praktycznie, można powiedzieć, nie przewidujemy. Myślę, że sezon powinien się zakończyć przyzwoicie. Wy tu też chyba takich dużych stad nie mieliście, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, zaczynaliście sezon 140 gołębiami, to była jedna drużyna czy dwie drużyny? Jedna drużyna, tak, jedna, a teraz na lot dałeś 110 gołębi, tak? 110 gołębi, z tego poszło 6 gołębi z hodowli, poszło jeszcze na Barcelonę. Czyli nie było takich dużych strat aż? No, nie można aż tak u mnie, jeżeli chodzi, to nie można narzekać. Z gołębi starych, z dorosłych, to zginęło, można powiedzieć, tam pojedyncze sztuki. To, co gdzieś tam kilkanaście sztuk zginęło, to z gołębi rocznych, nie? Tak jak się spotkaliśmy tydzień temu w Przysiersku, kiedy dawałeś gołębie na Barcelonę, tych gołębi, powiedzmy, ile dałeś wtedy? 7 sztuk włożyłem na Barcelonę. Z tym, że przy gumowaniu w Łęknicy... Jeden uciekł. Jeden cwaniak wyskoczył, nie chciało mu się lecieć do Barcelony. Ale przyleciał tutaj. Ale przyleciał, tak. W niedzielę o godzinie gdzieś tam 18:30 zameldował się na miejscu. Ja tam byłem wtedy, ja nawet pamiętam ten gołąb, jak z kosza wyskoczył, widziałem, jak odleciał, czyli tego samego dnia jeszcze się zameldował. Tak, tego samego dnia jeszcze doleciał, ale myślę, że doczeka się w 2014 i już nie wyskoczy i poleci sobie. Dzisiaj jest na locie. A dzisiaj właśnie czekamy właśnie na te gołębie też tutaj, czy na przylot tych gołębi tutaj, z tym, że tutaj, jak rozmawialiśmy wcześniej, tutaj kolega i Stanisław i Jacek tak troszeczkę są sceptyczni, jeżeli chodzi o to, że, bo to jest jednak duża odległość, tutaj 1900 km macie, nie? Tak, jest 1900 i w zasadzie no w sumie na 1200 gołębie wkładaliśmy, nie było większego problemu z przylotem. W zeszłym roku tutaj jest klub hodowców tych lotów dalekodystansowych w Gdyni. I w zeszłym roku włożyłem... Ten Dunkierka, co był? Dunkierka, tak. Włożyłem 10 sztuk. W zasadzie wszystkie gołębie doleciały. Pierwszego miałem na drugi dzień o godzinie 9. Tam z minutami. I miałem czwartą trójkę w klubie. Także no, gołębie są, jeżeli chodzi o dystans, dość przyzwoicie lecą. A tutaj no, jest trasa 1900 km. Nigdy nie były na takim dystansie. Ciężko jest coś na ten temat powiedzieć. No. A z tych gołębi, które z Dunkierki wróciły w zeszłym roku, właśnie jakieś poszły na Barcelonę? Tak, 4 sztuki poszły. Te, co leciały Dunkierkę, 4 sztuki poszły na Barcelonę. Tutaj tata wspominał, że mieliście gołębie te 30 lat temu prawie, gdzie się te sukcesy pierwsze pojawiały, znaczy zaraz tuż po rozpoczęciu hodowli. To były gołębie od kolegi Niemczyka, tak? Tak. A w dniu dzisiejszym na jakich rasach bazujecie głównie? To znaczy się raz to mamy naprawdę tutaj ciężko wymienić. Może powiem to, co u mnie się najbardziej sprawdza, bo raz jest tyle, że ho-ho. U mnie, jeżeli chodzi o te gołębie, najszybsze, najlepsze na gołębniku, to jest, ogólnie mam taką samiczkę, to jest Skopmana. Gołębie u mnie bardzo fajnie się sprawują. Gołębie Vandenabele też bardzo ładnie lecą i Szelens. No Szelensa w zasadzie z tego Nationala 1, te gołębie gdzieś tak samo, powiedzmy, i roczne są, to są gołębie i twardsze, i cięższych lotów się nie boją, także w sumie te gołębie u nas bardzo, bardzo fajnie się sprawdzają. Trasy, co wymieniłeś, Vandenabele, Szelensa, to masz... Vandenabele to oryginały? Po oryginałach? Nie, to jest akurat od Leszka Pieleściaka nabyłem te gołębie w sumie w 2005 roku, tu razem z kolegą z Roczyńskim w sumie. Kolega właśnie, też porozmawiamy za chwilkę jeszcze. Byliśmy osobiście u Leszka, wzięliśmy po 20 gołębi młodych. No i w sumie kolega też na tych gołębiach bardzo dobrze leciał. Ja tak samo z tych gołębi jestem zadowolony. Wiadomo, już to jest parę lat. Cały czas gołębie w rozpłodzie, to większa część tych gołębi odpadła. Ale są jeszcze gołębie, z których naprawdę jestem zadowolony do dzisiaj. I lotujemy nadal tymi gołębiami, także to... Tutaj, tutaj siedzimy obecnie teraz właśnie w punkcie, gdzie się, tutaj mamy stolik, ciasto, kawę, tutaj wspólnie z kolegami rozmawiamy o gołębiach, a pokażmy jeszcze, jak wygląda tutaj okolica i te gołębniki, które tutaj koledzy Stanisław i kolega Jacek mają. O, tu zobaczmy. Ja tam nie będę tak wstawał, podchodził, bo jak wstaję, podchodzę bliżej, to psy szczekają, trochę nam zakłócają tutaj rozmowę, dlatego tutaj sobie porozmawiamy jeszcze z kolegami. Tutaj ile cała hodowla liczy na dzień dzisiejszy gołębi u Was? Znaczy jest, jeżeli chodzi o gołębie, powiedzmy, rozpłodowe, jest w granicach 110 gołębi rozpłodowych jest. No i gołębie lotowe. Lotowych gołębi jest, tak jak poszło, bo wszystko poszło dzisiaj na lot, jest 110 sztuk i do tego gołębi młodych jest też w granicach setki. Czyli dość liczne, około 400 sztuk, tak niecałe wyjdzie, 350? No tak, gdzieś tak, coś tak takiego. Można by tak.
Tutaj rozumiem, tak jak spółkę macie, to kto się gołębiami bardziej zajmuje? Tata czy ty? No tutaj u nas nie ma w zasadzie. Czy podział jest taki? Takich podziałów nie ma. Na pracę, na rolę, kto w sumie prędzej wstanie, ten robi obloty. Później karmienie, to wszystko to robimy na przemian, także tutaj... To przypomnijmy jeszcze tutaj w filmie te sukcesy, których wspominał tutaj pan Stanisław, to powiedzmy jeszcze raz, najbardziej udanym sezonem nasze najwasze sukcesy to były w 2011 roku, tak? Tak, tak. Sezon 2011 naprawdę, jeżeli chodzi o nasze gołębie, poleciały bardzo fajnie, jak do tej pory można powiedzieć rewelacyjnie, bo w sumie kilka tytułów mistrzowskich w skali okręgu, wicemistrzowskich, najlepszy zespół lotników w skali kraju, także no to są takie sukcesy, uważam, dość znaczące, spektakularne, tak, i myślę, że to się tak szybko nie powtórzy tego, ale będziemy dążyli, żeby to poprawić. Tutaj patrzymy sobie jeszcze tutaj raz na gołębniki, jest godzina już prawie 9:00, także gołębie jeszcze za jakieś pół godziny, godzinkę może zaczną się prawdopodobnie pojawiać. Powiedzmy jeszcze tutaj gołębniki, gdzie tu są wloty, z których wlotów będą? Z tego białego gołębnika? Tam co są dwa otwarte, dwie otwarte i tutaj tu zobaczmy. Z tego też są pierwsze dwa wloty tutaj. Aha, czyli z tych wszystkich 6 wlotów 4 po prostu. 4, tak. Pierwsze dwa odloty. Tu zobaczmy, kolega tutaj lata na systemie Tauris, o tutaj zegar jest już podłączony, czeka. Także jak się nazywa, my będziemy też z nimi tutaj kolegami czekać wspólnie na przylot gołębi, no i rzeczywiście rozmawiać o hodowli gołębi. Tutaj rozmawiając o oddziale Malbork, wypada też jeszcze wspomnieć rywali, z którym tutaj przyszło kolegom Stanisławowi i Jackowi rywalizować. To powiedzmy może tutaj nazwiska takie w oddziale, z którymi największe, że tak powiem, problemy z ograniem ich macie. To znaczy się tak, jeżeli chodzi, może zacznę od sekcji naszej tutaj Malbork. Jeżeli chodzi o sekcję Malbork w tym sezonie akurat, no to wiadomo, mamy taką w sumie dość mocną rywalizację ze spółką Głąb Tetkowski. W tym roku gołębie im bardzo fajnie lecą. My nadal tutaj prowadzimy w sekcji, oni zajmują drugie miejsce, ale tam jest w sumie, dzieli nas w granicach, nie wiem, tam dwóch trzy punkty, tak, także tam rywalizacja będzie trwała nadal, ale są w sekcji jeszcze inni czołowi hodowcy, jak powiedzmy tam Szklarczyk Marian, Barkowski Tadeusz, Szymczak Ryszard. Jest też tam młody hodowca, kolega Styczeń Wojciech, gdzie w zasadzie w sumie jeszcze nie lecą te gołębie, powiedzmy tak, jakby by on sobie chciał tego, ale już to wszystko jest w zasadzie na dobrej drodze i widać, że w tym sezonie te gołębie gdzieś już się zaczynają pokazywać na listach. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o oddział, no to w oddziale z całości zajmujemy pierwsze miejsce, natomiast z 50 jesteśmy na drugiej pozycji. A pierwszą pozycję zajmuje kolega Kwolek Józef, zresztą tutaj jeżeli chodzi o niego, to od lat w sumie z nim rywalizujemy, nie? Także tutaj rywalizacja z nim zawsze jest trudna, ale jak to się mówi, zdrowa rywalizacja, to jest najważniejsze, nie ma w tym żadnej zawiści, tylko po prostu rywalizacja sportowa, tak, fair play. Dokładnie. Jeżeli chodzi o oddział, są jeszcze czołowi hodowcy, powiedzmy Sojka Henryk, Gołębieski, Kieszkowski, w tym roku dość fajnie lecą gołębie dla kolegi Szewczuna Kazimierza z Dzierzgonia. Także no jest tam kilku takich hodowców naprawdę, że można sobie z nimi porywalizować. Nie jest już to łatwe takie, nie? Każdy gołębie sprowadza, dużo gołębi jest na sprowadzanych, no i rywalizacja staje się coraz trudniejsza. Ale gołębie to nie tylko, też jeszcze ważne jest ich przygotowanie. Tutaj właśnie zapytajmy, może ty bazujesz na czym, starasz się naturalne produkty, jakieś też preparaty farmaceutyczne podawać? To co jest u nas, no to wiadomo, karmę kupujemy oryginalną. Gdzieś tam w tym roku lecę na karmie Marimana. Do tego naturala, dieta lekkostrawna i naturala super dieta. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, no to zaczynając od poniedziałku, to w sumie parastop z BS-em, powiedzmy na przemian, co drugi tydzień tutaj to podajemy, w tygodniu jakaś tam witamina, w koniec tygodnia drogi oddechowe, bazujemy też na Deverdzie, WN, Orni Special, także to są produkty, kilka sezonów na tym lecimy i naprawdę jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o to. Różne plotki chodzą, pogłoski, że to są jakieś tam podrabiane i tak dalej. Ale tak jak u nas to się sprawdza, także na razie nic tam z tym nie zamierzamy zmieniać. Nie? Koniec tygodnia, wiadomo, przygotowanie gołębi, elektrolit i
i w sumie idą na lot. Po locie tak samo, do wody elektrolit, herbatka jakaś tam regeneryzująca i tak to się odbywa. Także tam żadnych szczególnych jakichś tam preparatów, jakichś chemicznych, czegokolwiek nie podajemy dla gołębi. Rozumiem. Tutaj mówiłeś o rywalach, ale tutaj mamy też kolegę, który jest może nie rywalem, ale kibicem. Był rywalem, ale to kolega lotuje też. Lotował w oddziale tak. Tutaj też Malbork, ale już teraz tylko jest członkiem nielotującym, ale zawsze tutaj widzimy, przychodzi kibicować, tak? Tak. Powiedzmy może o koledze hodowli tutaj przy okazji jeszcze. Ile gołębi kolega ma i co z nimi robi, że tak powiem? Gołębi mam 30. Typowo hobbystycznie kolega chowa. Tak. Jakieś obloty im robi, własne obloty, treningi? Tak. A czemu się kolega wycofał z rywalizacji tutaj? Bo zdrowie. Za silni przeciwnicy? Proszę? Zdrowie. Zdrowie, aha. Tak. Ale pasja pozostaje? Pozostaje, że po prostu... tak. A kolega tutaj powiedzmy jeszcze... Liczymy, że wróci. Że kolega wróci, tak? Na drugi rok chce wrócić z powrotem, lotować już. A kiedy kolega przestał lotować? W tym roku. A sukcesy dużo były jakieś? Byłem mistrzem oddziału, mistrzem sekcji, byłem wicemistrzem oddziału, wicemistrzem sekcji. Aha, no to tutaj się kolegom z Trójnik udało po prostu. Tak, wicemistrzem byłem okręgu w lotach młodych, nie? Gołębie nabyły też razem z Jackiem Struzikiem, żeśmy nabyli od Pielesiaka, nie? I też się sprawdzały? Też się sprawdzały. Zaraz na drugi rok byłem wicemistrzem okręgu, nie? No tutaj tak było, ja u kolegi Pielesiaka pamiętam, kiedy kręciliśmy fotoreportaż. Kolega Pielesiak wspominał, że w jednym z okręgów, nawet w tym roku na wystawie, było 7 gołębi na oryginalnych obrączkach, nawet jego, które reprezentowały tamten okręg. To można sobie na listach sprawdzić. A tutaj koledzy też potwierdzają, że te gołębie od kolegi Leszka się sprawdzały. Także tutaj możemy polecić to i tutaj jeszcze i kolega Jacek, który wspominał właśnie, że te gołębie się też sprawdziły. Tutaj mamy którą godzinę teraz, Jacek? 8:04, za 15:09. Także myślę, że gdzieś w granicach między 9 a 9:30, gdzieś koło 9:30 powinny się pierwsze gołębie pojawić. To będzie około 4 godziny lotu. Przy tych warunkach wiatr mamy, powiedzmy, taki można powiedzieć bardziej północny. Rano był troszeczkę gdzieś tam ze wskazaniem zachodnio-północny, teraz jest można powiedzieć północny. Także te gołębie troszeczkę na dół zejdą. Także około 4 godzin pewnie ten lot gdzieś tam zajmie. A wiesz może coś o pogodzie, jaka była w miejscu wypuszczenia? No pogoda w miejscu wypuszczenia słoneczna, naprawdę tak jak już wcześniej wspominałem, warunki do lotu tak jak dzisiaj to są naprawdę idealne, nie można mieć jakichkolwiek zastrzeżeń do pogody. Lot też nie jest taki długi, także te gołębie chyba nie wymagały aż jakiegoś szczególnego przygotowania. Tak, no to wiadomo, na taki lot karmi się te gołębie w sumie troszeczkę delikatnie, nie daje się zbytnio się ich nie karmi, nie daje się mocnej karmy nawet w tygodniu, bo w sumie to jest 300 km, to jest dla gołębia, który jest dobrze przygotowany, to w sumie po locie nie widać, że on leciał. Tutaj a jakie masz jakieś może tajemnice, które byś chciał kolegom zdradzić na takie cięższe loty, dalsze? Tajemnic nie ma, to największą tajemnicą zawsze jest gołąb, to jest cała tajemnica, że musi mieć chęć powrotu do gołębnika. No i przygotowanie gołębia, no to już każdy tam indywidualnie sobie przygotowuje według własnego uznania. No na pewno jak jest lot jakiś dłuższy, cięższy, trzeba troszeczkę gdzieś tam pogodę można sobie prędzej zobaczyć w internecie i trzeba troszkę prędzej podać, wiadomo, w tygodniu karmy mocniejszej, żeby tego gołębia troszkę wzmocnić, nie, na takiej zasadzie, jeżeli gdzieś tam będzie dalej i ciężej. Niedługo zakończymy już sezon gołębi, lotów gołębi dorosłych, a przejdziemy do lotów gołębi młodych. Porozmawiamy więc teraz troszeczkę może o gołębiach młodych. Ile gołębi masz w tym roku młodych przygotowanych? No myślę, że gdzieś koło setki będzie. Coś tam przy domu odpadnie pewnie, także gdzieś tam około 100 gołębi będziemy mieli do lotu. Tak. Tutaj to jest rywalizacja, do której taką większą uwagę przyglądasz, czy tak bardziej testowo to robisz? Znaczy się młode w zasadzie, no jak z młodymi gołębiami to jest tak, jak lecą to jest fajnie, jak nie lecą to się nic nie dzieje, bo często, gęsto się zdarza, że te młode gołębie, które powiedzmy wygrywają, zdobywają najlepszych lotników w lotach gołębi młodych, później w lotach gołębi dorosłych rzeczywiście praktycznie zanikają i nic wielkiego nie chcą pokazać, nie? A te gołębie, które gdzieś powiedzmy lecą, mają 2-3 konkursy w lotach gołębi młodych, później są na przykład wybitnymi lotnikami, nie? Także tutaj u nas akurat do lotów gołębi młodych wagi wielkiej nie przykładamy, nie? Jak lecą to fajnie, jak nie lecą to się nic nie dzieje, nie? Rozumiem. Także na lotach gołębi młodych też kolegów odwiedzimy, pokażemy jak będą te gołębie leciały. A tutaj popatrzmy jeszcze na gołębniki i będziemy czekać na przylot gołębi właśnie z tego lotu. Czekając na przylot gołębi, pokażemy jeszcze jak tutaj u kolegów z Struzików wygląda
w gołębnikach. Tutaj może od którego gołębnika zaczniemy, Jacek? O, tutaj pokażmy. To są te gołębniki, do których gołębie mają właśnie przylecieć. Zobaczmy. O, to są dwa gołębniki. O, tu zobaczmy, tak to wygląda. Tutaj mamy taki ruszt. On jest niski. O, tutaj w karmikach, zobaczmy, jest karma. To jest ta, o której wspominałeś. Marimon, tak? I naturala. Naturala akurat. Tu zobaczmy. Są cele doświetlone. Masz tutaj, widzę, jeszcze też. O. A tak się pali. A się zapali. A w pojnikach woda z elektrolitem, tak? Tak. Jest silnik akwatyczny. Rozumiem. Tutaj popatrzmy jeszcze. O, takie tutaj dwa. To są te dwa boksy. Tutaj te wloty. O, zobaczmy. Anteny są, widzimy, pojedyncze. Jest tak specjalnie zrobione, żeby tylko przez jedno pole przechodziły. O, zobaczmy. Tak tu wygląda. Tutaj jest gołębnik dla wdów. Tak, tu dla wdów jest gołębnik. Pokażmy go kolegom. O, widzimy. Tak to wygląda. A tutaj co masz za gołębie? Gołębie rozpłodowe. Popatrzmy. Którego masz takiego najlepszego rozpłodowca, co mógłbyś kolegom pokazać, pochwalić się? Czy jakieś ewentualnie inne, sprawdzające się? Jest ogólnie kilka par gołębi takich naprawdę bardzo dobrych. Tutaj jest ta para na dole. Tak, to jest oryginalna para od Leszka Bielejczaka. Ta kilka się wywodzi z gołębi Pantenapele. Natomiast tamtych się wywodzi z tego jego olimpijczyka rezerwowego, z tego Ronaldo. Ronaldo. Tak. Młody tam im wskoczył, obcy tego pogodzili. Pokażmy. Jeszcze pokażmy niedowiarkom, kolegom, kto by nie wierzył. Zobaczmy, to jest oddział PL0266-05. Tak, to są oryginalne gołębie. Oryginalny gołąb od kolegi Leszka Pielesiaka. Można powiedzieć, co roku wydadzą jakiegoś mi bardzo dobrego lotnika. W sumie dzieci, ich wnuki, także tak samo w dalszym pokrewieństwie te gołębie spisują się naprawdę w lotach rewelacyjnie. Tak, pokażmy jeszcze skrzydło tego gołębia. Widzimy. Tak to wygląda. Gołąb z 2005. 8-letni. Tak, 2005. W zdrowiu widzimy jest bardzo dobrym. Tak, no od młodości cały czas w gołębniku rozpłodowym, także. Tu masz jakąś wolierę dla nich, tylko dołączam? Nie, wolierki nie mam. Jest tam plan, żeby w sumie im coś zrobić, ale tutaj jest duże dosyć okno, mają powietrza sporo, u góry tutaj jest wentylacja, także tutaj między tym, także naprawdę nie ma z powietrzem, nie mam problemu. Gołębniki sam budowałeś, czy zleciłeś komuś? Sami robiliśmy, tam może osobiście jeszcze tam dwóch ludzi do pomocy, ale sami żeśmy tutaj to... Pokażmy, co za to jest taka ciekawostka, taki regał taki. Tak, to jest na zasadzie, że można sobie to zamknąć, powiedzmy, tak. Można sobie otworzyć, nie? Także tak to tutaj. I takie trzy takie rzędy? Tak, tutaj jeżeli chodzi o to, jest, żeby było wygodniej sypać karmę. To jest ruchome. I zawsze idzie zamknięte. Czy taki pokój taki blokuje, taki magnes widzę? No, tam tak, bo to jest takie, jak się stawia, to na magnes się to zamyka i... O. Tutaj jakiegoś kolejnego gołębia nam pokażesz? Tak, to jest tak samo, to jest matka dwóch moich najlepszych lotników w 2011 roku. Syn jej w kategorii A miał 34 tam z ułamkiem, koeficjent, był piątym lotnikiem, jak się nie mylę, okręgu. Natomiast córka, siostra tamtego gołębia, miała 13 w kategorii C koeficjent i była czwartą lotniczką. Pokażmy, co to jest za gołąb dokładnie. To jest oddział niemiecki. Tak, to jest 127 z 05 roku. To jest 100%, to jest 100% gołąb Kopman. Znaczy gołąb konkretnie pochodzi z Hamburga, od spółki tam Faber-Matczyński. Natomiast jeżeli chodzi o pochodzenie, w rodowodzie 100% jest Kopman. Wszystkie te, można powiedzieć, gołębie, Batrixdorfer, Golden Lady, Anelis, to wszystko te najsławniejsze, ta stara linia Kopmana, ta samiczka posiada. Czy to jest gołąb, którego może masz od kolegi Grochowskiego z Pelplina? On chyba ma też Faber-Matczyński. Tak, on w sumie tam bazuje, tak jak tam na filmie opowiadał, na tych gołębiach. Ale to jest gołąb akurat od Jasia Pożyńskiego. Z Gdańska. Z Gdańska, tak, jak kiedyś lotował, to znaczy byłego mistrza Polski GMP. I w sumie on sobie uchował sobie po niej, z tego co wiem, dwa młode. I ja tą samiczkę od niego odkupiłem. U niego ten gołąb po tej samicy okazał się naprawdę super lotnikiem.
później chciał ją z powrotem ode mnie odkupić, no ale jak to jest, każdy szuka najlepszych gołębi w rozpłocie, także została u mnie. Nie udało się odzyskać, nie, no, tak koledze Janowi. Najlepszych się ciężko najlepszych. Pokażmy, się pozbyć. Pokażmy, skrzydła jeszcze temu tego gołębia. Tak, zobaczmy. Widzimy, niebieska samiczka, ona ma tutaj takie przy oku, widzę coś, taką... Tak, coś takiego ma, ale to jej nie przeszkadza kompletnie. I z czym ją masz sparowaną teraz? I samczyk jest tutaj, to jest i samczyk. Też niebieski widzę? Tak, samczyk jest niebieski. Samczyk jest sprowadzony z Niemiec, też kupiłem to jako młodego gołębia. Zobaczmy, numer może tego gołębia, to jest DV. 07874 z 2006 roku, 119 numer końcowy. To można powiedzieć jest, jeżeli chodzi o pary rozpłodowe, to są, bym mógł wyróżnić dwie pary najlepsze na gołębniku. To jest właśnie ta samiczka Kopmanka z tym samczykiem i na dole ta oryginalna para od Leszka Kieleśaka. Tak. Z tego linii Ronaldo to samiec. Ronaldo i tam jest Vandenabele wrzucony, nie? Ten samczyk natomiast wywodzi się, tam jest z jednej strony Walnon wrzucony, z drugiej strony jest Wolters, nie? Blue Water. Tak, krzyżówka. I to skąd jest... tego gołębia masz? A to ogólnie kupiłem go przez internet. Aha. I kolega później mi przywiózł, także... Także, bo tam jeździ ogólnie często do Niemiec, to pokażmy po drodze mi go przywiózł. Jeszcze oczywiście, jak poprzednie gołębia. Zobaczmy. Wygląda. I to taki niebieski samczyk, bo to nie jest białotek żaden. Nie. Jest pełny niebieski. I on jest sparowany z tą samiczką, którą od Jana Pożyżyńskiego nabił. Dokładnie. No tutaj masz tych gołębi, tutaj cel masz 2, 4, 5, 20, ale chyba nie wszystkie są obsadzone. To znaczy wszystkie. Wszystkie, tak. Wszystkie są akurat obsadzone. Chodź. Tutaj jest akurat gołąb taki szczególny. To jest też gołąb od Leszka Pielesiaka. Mhm. I to jest gołąb z 97 roku. Weteran już. Tak, numer jeszcze weteran. Może, żeby koledzy zobaczyli, to jest tak. PL0266. Rocznik 97-11-126. Tak. Jak to? Od Leszka takiego starego kupiłeś? Nie, kupiłem, to był gołąb sprowadzony, to były pierwsze gołębie, jakie od niego sprowadziłem. On był wtedy, jeżeli się nie mylę, to był gołębiem dwuletnim. To był taki późniejszy dwulatek i od tamtej pory cały czas jest w rozpłodzie. Można powiedzieć, płody jest dalej? W tym roku jest jeden młody, pierwszy, no wiadomo, w tym wieku to w zasadzie powinien siedzieć osobno, ale siedzi jeszcze tutaj razem. W zeszłym roku jeszcze wydał mi najlepszą samicę roczną w oddziele, nie? Także naprawdę gołąb, jeżeli chodzi w rozpłodzie, jego dzieci, wnuki, prawnuki, naprawdę rewelacja. W krzyżówce, bardzo fajne gołębie do krzyżowania, nie ma problemu. Z czym się duży jest, widzę, nie? To znaczy się duży, może nie jest aż tak duży strasznie. Z czym się to nie wrzuci, to bardzo fajnie. Skrzydło pokażemy, bardzo fajnie te gołębie lecą, nie? A teraz z czym jest sparowany? Teraz sam jest sparowany z samiczką porady, to jest też, wywodzi się z Szeleńców i też jest to jest z Nationala, nie? Także naprawdę... A tutaj od Leszka, z czego to było? Tutaj? Od Leszka ten? Ten, powiem szczerze, nie dał mi do tego rodowodu, także za wiele nie mogę powiedzieć na ten temat. Jak kiedyś będziemy u kolegi Leszka, to się go dopytamy, a wtedy oglądasz film i ci kolega Leszek na pewno powie. Tak, można go tam podpytać ewentualnie, jeżeli gdzieś jeszcze z tego rocznika będzie miał jakieś... Tutaj też przylata parę młódków, które są tutaj wychowane, tak? Bo te młode masz większość przeniesionych już do gołębnika. Tak, to w zasadzie te młode to są, tutaj już do lotu nie pójdą. To już są młode późniejsze, tam już mam w sumie gołębie do lotu, już są oddzielone. Będą na sprzedaż, czy będą jak wzmocnienie rozpłodu? Ewentualnie część może na sprzedaż, część może ewentualnie gdzieś tam do rozpłodu pójdzie, jakieś tam pojedyncze sztuki się dorzuci. Także... A ten czarny gołąb taki, co to jest? Tutaj, to jest ogólnie z Niemiec, od hodowcy w zasadzie. Jego syn jako roczny na 9 wkładań, miał 9 konkursów. Pokażmy, bo może koleżę także... też. Z czym on jest parowany? Tak. Samczyk jest. W tym roku wnuk tego ciemnego leci mi bardzo fajnie, nie? To jest duży gołąb, naprawdę jest kawałek gołębia. Są z tego gołębie też. Niemiecki, tak, niemiecki. Pokażmy, numer to jest. DV03332 z 2005 roku o numerze 758. Kto to za hodowca był niemiecki? To jest ogólnie szwagier, jadąc tutaj do Polski, pracuje z
z kolegą, który gdzieś tam powiedzmy zna jakiegoś hodowcę i na tej zasadzie przywiózł mi tam 4 sztuki z tych gołębi. I sprawdza się coś z tego? To znaczy nie, można powiedzieć, że tak. No mówię, wnuk jego w tym roku u mnie jako 2-letni gołąb jest jednym tam z czołowych gołębi na gołębniku, nie? Także myślę, że... Ale rodowód masz jakiś, że rasę znasz? Nie. Tak, to nie tego, nie? Rozumiem. Przywiózł to po prostu. Tak, tutaj jest na przykład gołąb. Tutaj jest gołąb, kupiony tutaj, zakupiłem go. Pokażmy numer tego gołębia, to jest PL 030 370 06 669 40, to z Łęknicy. Oddział Żary to jest od Łepuchów? Tak, tak, to znaczy się gołąb to jest, z tego co mi wiadomo, to jest gołąb właśnie od Łepuchów, tylko kwestia jest tego typu, że to tego gołębia miał hodowca z naszego oddziału. Nie, lotował tym gołębiem, ten gołąb bardzo rewelacyjnie leciał i ja tego gołębia zakupiłem, tak? On w sumie u mnie drugi rok jest w rozpłodzie. Rodowód masz do niego? Czy nie za bardzo? Nie mam. No to Krzysztof albo Irka poprosimy, na pewno by mieli. No coś tam może informacje jakieś udzielić. A z tego co wiem, to się wywodzi z Hołbena, z tego co mi ten hodowca udzielił tej informacji od niego. Gołąb przez 5 lat zrobił 59 konkursów. Jako roczny już, gdzie lecieliśmy jeszcze 830 km w Groningeny, jako roczny w kategorii C miał 7 z ułamkiem i był drugim lotnikiem okręgu Gdańsk w kategorii C, nie? I jeszcze w kategorii A w tym samym roku miał 30-34, tam też chyba z haczykiem, jak się nie mylę. I też tam w okręgu był w sumie gdzieś tam 8-9 lotnikiem. Także można powiedzieć 5 lotów w kategorii A i 3 loty w kategorii C. To jest 8 lotów bardzo szybkich jako roczny gołąb, nie? Także warto naprawdę... Warto było u kolegi Łepucha sprawdzić, po czym jest. Rewelacyjnie. Dla informacji. No tak, jeżeli a teraz, czy masz sparowanego teraz? Teraz jest siostrą najszybszej mojej samicy z zeszłego roku. To jest ta nakrapiana, tak? Tak, siostra. Jej siostra miała w zeszłym roku w kategorii A22 koeficjent. Druga lotniczka okręgu. I tak sobie właśnie spędzamy czas czekając na przylot gołębi. Możemy sobie oglądać gołębie rozpłodowe, ale zaraz jeszcze obok mamy gołębie młode, tak? Czy coś jeszcze o tych gołębiach tak, chciałbym powiedzieć? Tutaj można. Ten gołąb też jest bardzo fajny rozpłodowiec. To jest też oryginalny szpak od kolegi Pielesiaka. To jest, nie? Zobaczmy. To jest natomiast syn jednego. Nie, to jest z jego gołębi się wywodzi, ale to jest u mnie wychowany po bardzo dobrym lotniku. Jednym można powiedzieć z najlepszych lotników w historii. I sam osobiście też już mi wydał naprawdę wiele bardzo dobrych gołębi. Jak zdobyłem wicemistrzostwo okręgu gołębi rocznych, to dwóch jego synów było w tej drużynie, nie? Także gołąb naprawdę jest... Numer tego gołębia jeszcze, to jest gołąb po numerze PL065 z 2009 roku, 2965. A wywodzi się z gołębi od kolegi Leszka Pielesiaka, tak? Tak. A z jakich gołębi? No nie z tej pary, z innych gołębi, to jest ogólnie z tego niebieskiego samczyka to jest, nie? On z tego, ten samczyk, mówię, on w wielu gołębiach takich naprawdę, ten z 97 roku, tak, co tutaj oglądaliśmy go, to naprawdę jest gołąb wybitny, nie? W rozpłodzie to jest naprawdę ciężko takiego gołębia znaleźć, nie? Nie wszyscy takich gołębi szukamy. Dobrze, to co, przejdziemy teraz do gołębi młodych? No możemy przejść, jak. A tu mamy... gołębie młode, zobaczmy, kolega ma taką grzędę zrobioną, jest ciekawostka taka, że widzę, tak jakby rozdzielone są, tak, takie... Tak, bo jeżeli natomiast nie byłoby tych poprzeczek ogólnie rozdzielonych, no to siadało sobie 4-5 gołębi po prostu i inne goniły. Biły się. Tak, biły, zwalały po prostu z tego, a teraz każdy sobie siedzi i jest po prostu... No i taka kratownica, też ciekawe rozwiązanie, zobaczmy. O, widzimy, tu kolega ma tam takiego szpaczka też. O, ale ma też większość, widzę, tych szpaków są ile? 2-3 szpaki, 4. O, ale nic, zobaczmy. Nic. Więcej nam o tych gołębiach powie kolega za chwilę może. A my sobie popatrzmy, tak wyglądają gołębniki z bliska. Zasadniczo tylko tu macie te gołębniki. I tam tak. Z tyłu jeszcze widzę, no, też rozpłodowe. Tam są gołębie akurat. Aha. Te, które gdzieś tam powiedzmy będą na sprzedaż. Zobaczmy. A tutaj mamy gołębniki, te wloty, o których wspominał kolega, do nich właśnie tutaj będą, miejmy nadzieję, za chwilę już wchodzić te gołębie z lotu. I pojawiły się pierwsze dwa gołębie. One tak z nienacka przyszły, oj, trzeci nadleciał.
Jacek, z dobrego kierunku nadlatują? Troszeczkę na dół i one już odbite są, zaraz będziemy widzieć, jakie to są. Kolega Jacek nam powie. My sobie tutaj przejdziemy troszeczkę dalej, żeby zobaczyć. Zobaczmy niebo. Słońce świeci u góry, a to nie będę obiektywu tam skierowywał, ale tutaj jest zachmurzone trochę. No, ale trzy już się pojawiły. Na razie koledzy nie dzwonili, macie taki też zwyczaj zapewne, że kto przychodzi, to kto do kogo przyjdzie, to się pochwalić lubi, tak? Tak, tak. Oj, dzwoni ktoś. Halo? Tu zobaczmy te gołębie. Tu widzę z 2010 roku. Jest gołąb, ale kolega Jacek nam za chwilkę powie, teraz ktoś tu dzwonił. Ty masz coś? Nie masz. O, są dwa następne. Dwa następne, o, Jacek już widzi. O, one tu krążą nad gołębnikami. No, no dobra. O, widzimy go w niebie tutaj. No to jaskółka akurat jedna, bo o tu, o już siada. O, widzimy. Jeden już siadł, to jest czwarty. Już odbity masz czwartego, tak? Tak, tak, tak. I jeszcze jeden piąty w niebie. To chyba nie nasz, to jest jakiś młody w ogóle. Młody, aha. To co to za gołębie były te pierwsze, jakbyś zerknął? Pierwszy, samiczka typowana, 87-53, tak, dwuletni gołąb, też dwuletni. Drugi gołąb dwuletni, także typowany, tak, trzeci gołąb także typowany, też samiczka trzyletnia i czwarty gołąb jest nietypowany. Także, na razie mamy cztery jeszcze gołębie, ten piąty to był młody, ale powinny nadchodzić. O jest, jest. O jest. I bardzo małe różnice są czasowe między nimi, widzimy. To jest ten sam, tam sobie krąży. A to twój młody, nie? Nie, to przyszedł z lotu. Zabrał się po prostu. No, zobaczmy. Tu nie były duże odstępy czasowe pomiędzy tymi gołębiami. No, zobaczmy, może za chwilkę coś znowu nadleci. O, i pojawił się kolejny gołąb. I jeszcze jeden. O, dwa tu jeszcze. O, i widzimy. Mamy tak troszeczkę niezręczną sytuację, bo one nadlatują z kierunku, gdzie słońce świeci, także my nie będziemy ich tam mogli za bardzo sfilmować, ale będziemy mogli wloty widzieć tutaj, jak siadają na tych wlotach. Już te kamerę zbliżę obiektyw. O, widzimy, nadleciały. O, zobaczmy. Ta nakrapiana samiczka była dwa tygodnie temu, była pierwsza. Ta po lewej czy po prawej? Po lewej, tak, była pierwsza w oddziele. Chodź. Też już odbiło ją, tak? Jeszcze chyba nie. Chodź. O, i trzeci jest gołąb. Odbiło. Siadają dwa następne. O, i następne. Troszeczkę przestrzeliły, przychodzą tak z kierunku południowego, ale o, i następny jeszcze. Nie. Sobie poradzą, wejdą. Przylatują. Nie wyglądają na zmęczone w ogóle. Chodź. No i oczywiście, tak jak w każdej hodowli w Polsce, słyszymy charakterystyczne chodź, ale gwizdków nie ma, żadnych innych, żadnych metod zachęcania. Widzimy, Jacek chodzi tam. Siadły sobie na wlocie, ale wejść chwilowo nie chcą. Ale odbite chyba już. Nie odbiły się jeszcze te. Za mało zmęczone są. Tak, tak. No nie, ta roczna nie wchodzi. Ta roczna nie wchodzi. O. Odbiło jednego. O, i następny jest chyba. O. Teraz zobaczymy, ile tych gołębi. Chyba około 9 gołębi, 8-9 gołębi, no, tak? Chyba więcej, no, bo tam one lądowały, nie patrzyliśmy, ale sobie podejdziemy. Tu kolega ma taki namiot zrobiony właśnie. 12. To na sezon to tylko lotowy ten namiot rozbijasz? Tak. No, o, czyli mamy 12 gołębi. Rocznie, ale patrzmy, następne są gołębie już. Jak koledzy zauważyli. Tak, się daje. 3. O, 4.
Wprawdzie tygodni wydaje na lot poszło 110. Także, tak, także ma co siadać. Ma co siadać. O, i dwa następne właśnie. A to ten młodek tutaj, na zachętę. Tak, cały, cały czas przeszkadza. O. Tu słyszymy, tylko jest zegar Tawisa z tyłu, tylko dźwięk wydaje, meldując o odbiciu gołębia. A jest następny. No, mamy pecha trochę, bo z kierunku słońca nadlatują, także nie za bardzo możemy dla kolegów filmować. Koledzy już meldowali jacyś? Nie, ten kolega, który dzwonił, chyba nie miał jeszcze. Nie miał, nie miał. On dalej czy bliżej ma gołębik położony? On dalej jest tam w granicach około 4 km. 4 km, czyli tak. To też jak się nazywa 2 minuty, 2-3 minuty. Tak, tak, tak. Jest tam w granicach 2-3 minut później. Pewnie za chwilę się jakieś telefony rozdzwonią, bo to taki zwyczaj to jest pewnie w każdym oddziale w Polsce, że się koledzy, że tak powiem, wymieniają informacjami odnośnie przylotu swoich gołębi. Siadają znowu dwa. O. Ale nie są zmęczone, widać. No to nie jest duży dystans, tak jak kolega Jacek wspominał. Przy dobrych warunkach są następne. O. Nie przylatują w dużych grupach, tylko właśnie po dwa, trzy, jeden, ale bardzo często po prostu. Nie ma dużych odstępów czasowych między ich przylotami. Młody, no. O, i tu zobaczmy. O. Cztery ładnie sobie siadły teraz. Biedak się gdzieś też tam gdzieś tak. Załapać chce się. Skoczy. O i odbiło. I chwilka przerwy i zaraz na pewno będą kolejne ptaki. Długo nie musieliśmy czekać. Siada kolejny ptak. To będzie już chyba, zobaczmy, tu będziemy widzieć, to jest który gołąb? 24. 24 gołąb. To już z typowanych tam będziesz miał chyba, te pierwsze, tam było chyba 3 typowane w pierwszej czwórce, tak? Tak? A później tak, nie przeglądaliśmy. Zaraz zobaczymy, jak zaraz zobaczymy. Jest z typowanymi. Ile typowałeś? To jest znaczy piątka zawsze u nas się liczy, tak? Piątka z 50. 2-3 typowane. Później mamy szósty gołąb jest typowany i piąty gołąb typowany to jest gołąb 11. 11, czyli 11 to jest piąty typowany. A jaka różnica czasowa między nimi? On jest 9.34, natomiast pierwszy 9.29. Tutaj słyszymy od kibiców podpowiedź. Aha, teraz o, tu większa grupa taka, 6-7 gołębi. 4, 5, 6, no 6-7 głębi przyleciało razem, otóż jeden z nich sobie tam na wlocie przycupnął i tutaj następne nadlatują też. Widzimy. Wkrótce już przekroczymy ponad 30 sztuk ilość, które przyleciały. Takie chyba pojedyncze wloty powodują, że chyba nie ma żadnych problemów z odbijaniem ich, nie? Się mieszczą się w każdym razie. Nie. Także nie ma problemu, aby doleciały, przed jeden tak, się tak. Też zmieszczą. Też, ale pewność jest odbijania, ja widzę chyba taka. No, no, bo koledzy często robią takie rozwiązania, że zostawią antenę, nie ma tych przegródek i wtedy się może zdarzyć, że gołębie wejdą, tak, a nie odbije. A tutaj przy jednej antenie, kiedy jest zawężone pole wejścia, może tam się straci parę sekund, ale zawsze jest pewność odbicia. O. Zobaczmy ten czerwony samczyk. Napastuje tam. Już odbity jest, także może sobie spokojnie tańczyć na wlocie. I wszystkie z tego samego kierunku. Tam gdzie słońce świeci, chwilowo tak troszeczkę zaszło, zobaczmy. Ten nakrapiany roczny zagrucha to jest właśnie tego 69-40 gołębia. Tego kolegi, tak, gołąb, przypomnijmy, tam jak kolega byliśmy w rozpłodzie, miał takiego gołębia od braci Łepuch PL0370-06-69-40, który jest w rozpłodzie teraz, a miał
59 konkursów w ciągu 5 lat, tak? Tak, tak, tak. W kategorii A miał wynik 7, nie, nie, w kategorii C. W kategorii C miał jako roczniak, w kategorii C miał 7 z ułamkiem. Tak, a... I w kategorii A miał chyba 30-34, jak się nie mylę, ale... Ale coś koło tego. I ty też siadał gołąb właśnie, który mówiłeś, że pochodzi to z niego. Jest, tak, to jest syn jego, nie? Roczny. Już był w tym roku też na 600, siadł trzeci na gołębniku, takiej tej cięższej w sumie, także gołąb się dość przyzwoicie się zapowiada. O, i kolejny siad. My tu sobie rozmawiamy tak luźno, ale te gołębie ciągle nadlatują. O, i znowuż oczywiście nastąpiło bicie. Dzisiaj pogoda dobra, to wszystko. No tutaj mamy bardzo lekki wiatr. Słoneczko w miarę świeci. Trochę w nocy tak, czy rano było pochmurne, jak ja wstawałem u siebie, ja mieszkam 70 km niespełna na południe. Przepraszam, nie na południe, tylko na południowy zachód, tak bardziej. No. Tam u nas było deszczowo, ale tutaj po drodze już pogoda się parowała. No. Ja tylko zerknę z tyłu tutaj dla kolegów, zobaczę ile jest gołębi. 41 gołębi już jest. Pomału się zbliżamy do 50%. A na razie koledzy nie dzwonią. Nie, to znaczy się na pewno, jak gołębie lecą. Lecą wszędzie gołębie. No, no. Ty masz najdalej położony, czy najbliżej gołębie? Nie, nie, teraz akurat tak w środku. To jest, jeżeli chodzi natomiast tutaj o Malbork, no to taki kilometraż jest wszędzie zbliżony, porównywalny w miarę. Nie macie, nie, dużego rozrzutu? Nie, nie, nie. Tutaj w Malborku, jeżeli chodzi o lot w miejscowości Świnoujście, to jest wszystko. Gdzieś tam 2 kilometry, to są takie naprawdę nieduże różnice. Nie? Czyli tych kolegów w okolicy masz dużo, krótko mówiąc. No jest, tak, tak. Jak jest i 18, a wkładało nas teraz 3. Teraz 16. 16 wkładało, 16, no. Także... Siadają znowu. O, tu zobaczmy. O. 3 sztuki. Tak. Krążą. O, tu połowy taki wylądował. Zobaczmy. Tam w wody masz elektrolit, tylko teraz czeka na nich, czy nie ma jeszcze elektrolitu? Elektrolit z herbatą. Tam. Z herbatą. Tu jutro po locie jakiś trening będzie dla nich, czy za 2 dni? Nie, to znaczy się, no, po locie, czy nie trenujesz już? Po locie luźny oblot, także tam bez żadnego ganiania. Wiadomo, w niedzielę jest lot, także się przelecą, troszeczkę z siebie dadzą. Muszą i odpocząć, no bo jak się będzie zawodnika cały czas ganiać, to myślę, że z niego nie będzie sportowca. A ile teraz macie następny lot? Jakie odległości? To znaczy się, to jest jeszcze kwestia niewiadoma. No, prawdopodobnie będzie 740, ale może być 540. Mówię, te loty były poprzekładane u nas przez te 2 cięższe loty. Po prostu dużo gołębi brakowało, te gołębi się schodziły w ciągu tam powiedzmy 2-3 tygodni. Do hodowców i żeśmy zamiast długiego lotu zrobili loty 300, żeby to troszeczkę odbudować te gołębie z powrotem. Także myślę, że powinna być 700. Takie jest moje zdanie, ale jak to będzie, to już się okaże. No, i tutaj rozmawialiśmy, tam kolejny ptak wylądował. No, i jeszcze następny, tak pomalutku się schodzą. I jeszcze jeden. Zobaczymy tylko, jakie kolei są, odbija system. Tu mamy na locie to, co każdy hodowca lubi. Gołębie przychodzą nie pojedynczo, w małych grupach, ale bardzo często. Są bardzo małe odstępy czasowe między nimi, rzędu kilkunastu sekund. To słyszymy, cały czas tam się zegar odzywa. W tym czasie tutaj dla kolegów relacjonujemy. Przyleciało tych gołębi, ja tylko zerknę. Przejdziemy 2 gołębie już są, czyli na 110 już mamy połowę przekroczoną. O, tu już będzie pewnie 63 zaraz. I 64 już widzę. O, słyszymy. I tak co chwilkę słychać ten dźwięk charakterystyczny. Kolega Jacek widzę wypatruje, ale tutaj kolega Stanisław, tata Jacka właśnie też, jak się nazywa, zadowolony z lotu? No, zobaczymy po zegarach. Po zegarach. Jak będziemy, a o której macie dzień otwarcie? O 18. Tutaj macie w... To jest zawsze, w Malborku. W Malborku. Tam macie jakiś swój klub, lokal, czy jak to wygląda? Mamy siedzibę, tak, tutaj u kolegi akurat, co jest na posesji. Aha. U kolegi Rocińskiego. Tutaj pokażmy jeszcze raz kolegę. Kolega tam ma punkt wkładania od wielu lat już, czy nie? Tak, tak. No.
bo tam pilnuje porządku na pewno, tam jest... Pilnuje, tak, tak. Wszystko jest dobrze zabezpieczone, także z niczym nie ma problemu. A to zabezpieczone, to rozumiem, chodzi o stronę klatki. Gastronomiczną jeszcze nie, też, nie? Gastronomiczne nie, zabezpieczone pod względem, że nikt nic nie ukradnie i tak dalej. Halo? No, klatki się zostawi, czy coś, to wszystko jest w największym porządku. O, i tutaj widzimy nadlatującą chwilkę. Nic nie masz? O. A może ale może żartuję. Żartuję. Ważnie? Ja mam 67 mi się odbiło, teraz 68 wchodzi. O, słyszymy. To z Barcelony. Tato z Barcelony. O, jest 69. Nie, ty pewnie coś masz, tylko żartujesz. Z tą Barceloną to tak się złożyło. Jeszcze raz tylko przypomnę, tam jeden gąb w czasie koszowania w Łęknicy uciekł i on uciekł około godziny, bo to była 12, pierwsza, coś takiego. Ale już wieczorem był tutaj w Malborku. Czyli te 500 km było tam, by się pewnie. 450 km. No. I przyleciał sobie. A tu widzimy, cały czas te gołębie przylatują. O, widzimy. Cztery w powietrzu są. Aha, a ja opłynę pierwsze. Wkrótce się zaraz lot skończy pewnie. No, ładnie siadają. Tu nawet widzimy wróbelek na włosie siad, pomaga chyba im szybciej wejść. No, tylko że ma dalej 4 km, nie? Podobnie, ja mam zrobić te linie pierwsze. A chyba 34 km. Tu kolega Jacek rozmawia z innym hodowcą z oddziału. Za chwilkę jak skończy nam powie. Innemu koledze poszło, a później w tygodniu na internecie, na stronie internetowej macie wyniki. Tak, tak. Powiedzmy tak. Jeszcze, kolega zna może adres tej strony? Nie. Ale na internecie z strony oddziału można... Oddział Malbork, jak się wpisze oczywiście. Wyskoczy. Koledzy zawsze tak wyniki. Znajdują właśnie to już przez... poniedziałek, przeważnie są już poniedziałek. Poniedziałek. Tak, a koledzy ze Starogardu robią wyniki wam obliczenia? Nie, tutaj mamy obliczeniowca z Malborka. Z Malborka. Nie jest hodowcą, ale bardzo dobrze to jest. Sprawnie liczy. Sprawnie mu to idzie. Rozumiem. Naprawdę, że wszystko robi tak jak trzeba. W poniedziałek już są wyniki praktycznie znane. Tak, tak, no. Tak. Po południu, przeważnie piąta, siódma, zależy tam, jeżeli kolega ma czas akurat w tym czasie, to... Ale do wieczora przeważnie są. O. I co są kolejne? Są. Co podoba się? Kibicowanie? Tak. Na czemu się nie wciągnąłeś w ten sport? To nie wiadomo. Nie wiadomo jeszcze. Może przypadnie później jeszcze. A może nie wiadomo. Zobaczmy. Wszystko możliwe. O, i widzimy. Ptaki kolejne lądują. O. Siadają sobie, słyszeliśmy. Ile tam ich jest? 76 gołębi już mamy ze 110. Sobie zawsze co praktycznie paręnaście sekund, kilkanaście. A co, a dzwoniłeś tam na działki? Sobie tutaj te gołębie lądują. Ale może nie dobiją. O, idziemy. I tak jak mówiłem, cały czas wpadają te gołębie. No w przyszłym roku to może do kolegi tutaj przyjedziemy rejestrować, co? Na punkt składań i zobaczymy, jak będą u kolegi te gołębie siadały, tak? No tutaj u kolegi, tak jak wspominał tutaj pan Stanisław, są, jest punkt składań, to też jak przyjedziemy, będziemy może i koszowanie oglądać. No i te życzymy, żeby te gołębie też w przyszłym roku kolega zaczął lotować i też do niego na pewno byśmy przyjechali zarejestrować, jak wygląda lot. No. Bardzo nawet psy się uspokoiły, jak te gołębie zaczęły przylatywać. Kolega Jacek w dalszym ciągu rozmawia. A my tutaj widzimy, o, i następny ptak, o, tu, o, i drugi jeszcze. I nadlatuje i sobie siada. Tak, żeby jakiś z Barcelony siadł. No, to teraz takie narzędzie. Rozmawialiśmy przed chwilą z kolegą Krzysztofem właśnie, między innymi o tym gołębiu 6940, który wspominaliśmy na tutaj na filmie, ale też pytaliśmy się o Barcelonę, no wszyscy czekają tam. Ten hodowca, do którego pierwszego przyleci gołąb, tam na pewno pojedziemy zrobić z nim wywiad, fotoreportaż, pokazać jego hodowlę, opowie nam na pewno o swoich gołębiach, pokaże nam na pewno tego Barcelończyka. Będziemy czekać, no kolega Łepuch wspomniał, że na pewno do niego przyjedziemy, życzymy szczerze sukcesu, no ale tutaj jak w sporcie takim, nie wiadomo kto będzie tym, o widzimy, cały czas pięknie te gołębie tutaj siadają. I jak tam u kolegi Jacek było? No to
to no, dzisiaj u kolegi z tym, co rozmawiałem, akurat to słabiej, ale tam inni koledzy... Ale żarty sobie robił, że nic nie miał? No akurat nie, chyba nie? To problem, ale no tak czasami jest, tak raz czasami odbyjdzie, raz lepiej, raz troszeczkę słabiej niestety. No. Ty już masz dużo tych gołębi, przepraszam, wy macie już dużo tych gołębi, to są już razem 85 gołębi, tylko zostało około 25, czyli naprawdę... Można lot uznać też za udany. No tak, to wiadomo, odległość jest. W tym roku miałeś już najlepszego lotnika oddziału z tego, co mówiłeś, tak? Znaczy nie, no z lotu pierwszo. Z lotu. Czy było tam więcej tych... Ale z lotu z oddziału w sensie. Oddziale, nie tylko w sekcji, tak, ale w oddziale. Nie, ja mówię o oddziale zawsze. Tak. No. O, i tu widzimy, o, leci sobie. Te dwa już siada. Jeden i drugi. Niedługo. Siada? No. No, od razu, ten nawet nie krążył nic. Chyba musi pić. To ciemny to jest tego pielesiaka, co pokazywałeś może? Tak, to sobica jest. 2008 rok. W zeszłym roku miała 10 kukusów. Tam właśnie kolega Jacek. A w tym roku ma ile? 7 to chyba teraz. 7, no. Widzimy. Kolega Jacek nam pokazywał właśnie tego gołębia ciemnego, takiego Leszka pielesiaka. Takie coś się miło ogląda, kiedy koledzy w zimie będziemy oglądać te filmy u nas na stronie. Tam będzie za oknem śnieg, zawieja, niska temperatura. Sobie wspomnimy tą letnią porę, kiedy cały sezon człowiek, całą zimę człowiek czeka, żeby właśnie w sezonie lotowym sobie pooglądać takie siadające gołębie. O, słyszymy ten dźwięk miły dla ucha. Zwłaszcza tutaj kolegów Stanisława i Jacka, nie? Tak. Uśmiech błąka się tutaj, no. Jak często piszczy, to dobrze. Tak. Tu nam piszczy cały czas praktycznie. No i tych gołębi jest dużo, bo już jest ich ponad 92 dokładnie są. Także można lot uznać za udany, brakuje tylko 18. No, ale może jeszcze nim skończymy relacjonować, pojawią się kolejne gołębie. Mamy już godzinę 10:01. Tutaj u kolegów Stanisława i Jacka Struzików mamy już 102 gołębie, czyli brakuje tylko 8. One cały czas sobie co chwilkę nadlatują. Mało będziemy kończyć relacje dla kolegów. Tak jak mówiłem, w zimie sobie chętnie też wrócimy na pewno z sentymentem do tego filmu, kiedy taka ładna pogoda jest, a będzie za oknem taka typowo zimowa, to sobie powspominamy, jak to w lecie było. Zobaczmy, tutaj jeszcze zapytamy może tutaj Nestora hodowli, kolegę Stanisława, jak ocenia lot? No jeżeli chodzi o lot, no to wygląda, że jest udany, a jaki wynik będzie, to zobaczymy po zegarach. Tak, a kolega Jacek ma podobne wrażenia? Ja myślę, że jest lepiej jak udany, bo ogólnie nalot gołębi były, dość fajny, także jeżeli jest nalot większy, grupa gołębi ciągnie z przodu, nie siada jedna pojedyncza sztuka, to myślę, że te gołębie dość przyzwoity czas wykręciły. Czyli może się uda z tego lotu zadowolony. Nie tylko w sekcji, ale w oddziale z drugiego na pierwsze miejsce się przesunąć? No tak raczej nie, pewnie nie będzie, bo tam kolega też dostał gołębie bardzo dobrze, ale jest przyzwoicie, nie? Dobrze. Tak, walka do walka końca. Trwa, tak jak tu wspominaliśmy. Teraz jeszcze będą trzy loty długie. Jeden 740, dwa 540. No i ciągle przypominamy, że jeszcze z Barcelony są te gołębie w locie. No właśnie, i czekamy na nie. No właśnie. Może też przyjedziemy tutaj, bo tu jest strefa, gdzie jest odległość 1900 km. Trzecia strefa jest. Trzecia strefa. Tam mamy jeszcze jednego rekordzistę. Przypomnijmy, jest hodowca z Litwy, dał chyba 6 albo 8 gołębi, a ma 2200 gołębi. My widzieliśmy te gołębie, kiedy były koszowane u państwa Grzybowskich w Przysiersku, tam pod Świeciem i stamtąd jechały do Łęknicy, no i oczywiście do Barcelony. A my tutaj pomału będziemy relacje, tak jak mówiłem, kończyć. Kolegom gratulujemy, życzymy kolejnych lotów również udanych. Także na dzień dzisiejszy, podsumowując, mamy tutaj u kolegów Struzik 102 gołębie na 110 zakoszowane, a na pewno przyjdą, to jeszcze zawsze będzie można tutaj sobie na stronie internetowej zobaczyć. Jeszcze podajmy może, jakby ktoś miał hodowców, kolegów, pytania jakieś do kolegi Jacka czy do kolegi Stanisława, to podajmy może numer telefonu, na który można dzwonić. 601 540 123. Pod tym numerem zawsze jestem osiągalny. Także tutaj w razie jakichkolwiek pytań można śmiało dzwonić. Zadzwonić, oczywiście. Dowiedzieć się, poradzić.
no, zapytać o szczegóły różnego rodzaju związane i z hodowlą, i z lotami. Tutaj jeszcze tylko powiedzmy, bo tutaj kolega, nie wmówiliśmy, totalnym wdowieństwem lata, tak? Na koniec już tak. Już ogólnie od kilku sezonów latamy tylko totalem, w zasadzie no, na gniazdówce. Myślę, że przy tym systemie jest bardzo ciężko to wszystko ogarnąć, żeby zdobywać jakieś tam czołowe nagrody. Czyli w 2011 roku to też była hodowla prowadzona z totalnego totalne wdowieństwo. I jeszcze kwestia nawet te gołębie, co poszły na Barcelonę, gdzie w sumie wszyscy hodowcy przykładają wagę do tego, żeby te gołębie szły z gniazda. No u nas niestety te gołębie poszły po prostu z wdowieństwa. W zeszłym roku udawaliśmy na Dunkierkę 1200, też te gołębie szły z wdowieństwa, także im nie szkodziło nic i nic tam nie cudowaliśmy, tylko z wdowieństwa prosto poszły te gołębie na Barcelonę. A jak im to wyjdzie wszystko? To wszystko zobaczymy. Czy wdowieństwo dobre, czy złe na długie loty, to się okaże może. No my tu czekamy, na razie przed chwilą sprawdzaliśmy na stronie internetowej, jeszcze nic nie przeleciało, ale bądźmy dobrej myśli, może to niedługo już nastąpi. Także dziękujemy i tu koledze Jackowi. Dziękuję. I koledze Stanisławowi, jak również tutaj kolegom, tutaj u kolegi właśnie. Tak, właśnie, i życzymy, żeby też zaczął lotować i na pewno go odwiedzimy. Także do zobaczenia i życzymy wszystkim dobrych lotów, co najmniej tak udanych jak tutaj u kolegów z Truzików. Tak, dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia, dobrego lotu.